No to cześć. Siemano. Jedziemy na zlot starych aut. I mamy dzisiaj specjalnego gościa. Przedstaw się, Andoria. No tak. Diesel z rana jak śmietana. No to jedziemy. No to jedziemy. Ale cieniutka i oj, jakie plastiki fajne. Te sklaneczki? Dobra, ja nie umiem w testy. Teraz pytanie, czy to jest zamknięte, czy trzeba jeszcze... Teraz. O, teraz. Teraz się udało. Uwaga, 3, 2, 1 i startujemy. Przypominam, jest to pierwszy tor półfinałowy. O, i już miałem zwycięzcę. Uwaga, że skończyło się sprzęgło. Uwaga, 3, 2, 1, start! Mamy wynik, na razie nie będziemy go podawać. Start! Doping dla Sebastiana, jest już połowie, jest już minął połowę. I uwaga, i stop! I uwaga, stop! Mamy to! Weronika. lecimy. Przejazd, paradę starych aut, klasyków. Jedziemy sobie tutaj wokół Stanisławowa, po wioskach. Goją nas jakieś maluchy. Tak, goją nas jakieś maluszki. Jest ich całkiem dużo, więc fajnie. Zdot naprawdę jest całkiem spoko. Pogoda się trafiła świetna. Generalnie klawo, fajne zabawy. Tak jak przed chwilą widzieliście te właśnie przeciąganie malucha, wolna jazda motocyklem. Jest naprawdę spoko. Organizacyjnie też chłopaki dają radę. Nie wiem, czy to jest pierwsza impreza. Chyba tak, chyba nie. No, trzeba byłoby sprawdzić w sieci. No, myślę, że będzie dużo więcej takich zlotów na naszym kanale. Pozdrawiamy właściciela Łady Niby, który zaprosił nas do środka. Tak, bardzo się fajnie rozmawiało. Łada jest świetna. Myślę, że się jeszcze spotkamy na niejednym zlocie. Jest to zlot na terenach pozamiejskich, tak? Znaczy, no faktem zaczęliśmy w miasteczku, na głównym placu. A teraz jedziemy po wioskach, po okolicy. Są fajne widoczki, są fajne wioski. Ludzie, mieszkańcy, można po prostu pooglądać, popodziwiać te klasyki, więc jest naprawdę spoko. W ten sposób wróciliśmy z powrotem na Główny Rynek w Stanisławowie. Znowu można pooglądać klasyki. Podobno coś nowego dojechało. No, Skoda 105, by nie było wcześniej. Skodziana i maluszek. Trochę się przerzedziło, zmieniliśmy lokalizację. Więc spoko. Fajny przejazd, trochę się człowiek dotlenił. Powdychał. Skajkerz, czyli biały kieł. Droga to nie kosmos. Jeżdżę klasykiem, gardzę plastikiem. Ciekawe, co na to mydelniczka. To nie jest plastik, tylko to jest jakiś Duraplast, czy coś jeszcze innego. A nie Durastal przypadkiem, jak w Giezdnych Wojnach? Nie, co? Ten telewizor jest świetny. On jest cudowny. To naprawdę ktoś miał pomysł też na kołpaczki. No, fajnie wymyślone. Zobacz, i kołpaczki, i zderzak jest świetnie rozlejony. Od Stanisławowa do Stanisławowa od 3 do 5 czerwca. 1698 km bezawaryjnie. Fajnie. Stare, zadbane, to nic mu się nie będzie działo. No, chyba, że się popsuje. Jest to auto, które widujemy bardzo często na zlotach. Tak. No, wśród dostawczaków stoi nasza niebieski wóz transmisyjny Albanii TV. Bez logotypów oczywiście. Jeżeli chcecie jakieś takie dodatkowe materiały ogólnie uzyskać, zdjęcia albo coś niepublikowanego, to link macie w opisie. Można coś tam sobie zerknąć. Jest taki naprawdę, no też rasowy, że tak powiem. Tu pęknięte lampki, tu to, tu tam. Świeci, po co drążyć temat? Trzeba tego stopa w końcu zrobić. A on nie działa? Nie. Jak nie? No nie działa. Powinien, ale nie działa. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursów. Nagrodą główną do wygrania był własnoręcznie wykonany puchar ze złotym tłokiem oraz bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie motoryzacyjnym Techcar. Zaczniemy od wygranej w konkursie wolnej jazdy motocyklem. Zwycięzca już wie, że jest zwycięzcą, bo to już wyszło podczas konkursu, ale oficjalnie pierwsze miejsce w konkurencji wolnej jazdy motocyklem podczas rozruchu 2022 jest Bartłomiej Marczak na Kawasaki Z200. Zapraszamy Bartłomieja. A zwycięzcą w przeciąganiu maluchu na czas podczas rozruchu 2022 został pan Dariusz Mianowski. Pan Dariusz Mianowski z czasem 5 sekund i 30 setnych sekundy. Gratuluję. Teraz chcielibyśmy zaprosić uczestników konkurencji w przeciąganiu malucha na czas, tych najmniejszych, bo im należą się szczególne gratulacje za determinację i siłę. Wracamy z imprezy rozruchu. Było bardzo fajnie. Okazuje się, że to była ich pierwsza impreza, ale zorganizowali ją świetnie. Organizacyjnie było super. I były fajne zabawy i były nagrody ręcznie robione. No, bardzo przyjemnie spędziliśmy ten czas. No i w przyszłym roku liczymy, żeby się załapać też na konkursy. No, to przeciąganie malucha nie było taką złą opcją w sumie. Ale jeździć motocyklem trzeba się będzie nauczyć. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się to wszystko oglądało, my się dobrze bawiliśmy i do zobaczenia w następnym filmie. No, trzymajcie się i na razie, cześć!